krasnogródzie, które czeka na swój czas, na swoje nowe życie. Opiekę nad tym dworem sprawują ludzie młodzi, bo już od 3 lat, latem każdego roku, gospodarzą tutaj. I teraz zaprosili swoich kolegów Litwinów i swoich kolegów Białorusinów, żeby z nimi tą historię krasnogródzką odkrywać wspólnie. It's close to 15. To this place. The second. 7.5. 7.5. 7.5. Postanowiliśmy pod okiem architekta Rafała Winiewicza sprawdzić, spróbować zapytać, spróbować przeprowadzić takie badania, które nazywają się sondażem architektonicznym i na zasadzie takich badań odkrywkowych, zdejmowania tynków, dokopywania się do cegieł, porównania, stworzyć taką dokumentację, która by cokolwiek wyjaśniła z historii piwnic i tym samym tego dworu jeszcze sprzed XIX wieku. 15, no, 14, 8. Then we will have also pictures of this place that together they will document everything what's possible. So we were measuring the bridge, the bricks right here, to find the differences between them and comparing them to other bricks. Then we can see when it was built. To, co nas interesowało szczególnie, to była dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego, jego losy, jego tradycje. Stąd też wiele czasu spędziliśmy nad poznawaniem tej tradycji. To były wykłady znakomitych historyków, dla których temat Wielkiego Księstwa Litewskiego to ich badania naukowe. Był tutaj profesor Egidius Aleksandrawicz z Uniwersytetu Witolda Wielkiego z Kowna. Był tutaj dziennikarz i publicysta, człowiek, który zajmuje się tradycją Wielkiego Księstwa Litewskiego, Siergiej Dubawiec. Odbywaliśmy też podróże po regionie. Byliśmy w Kiejdanach, miasteczku nieopodal Kowna, blisko Szeteń, gdzie spotykaliśmy się z ludźmi i z miejscami, które świadczą o tradycjach tego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jak Czesław tutaj mieszkał i pamiętają go z dzieciństwa. Przypominali sobie piosenki wspólnie. Mano, mamu, tu. Mówi nie Katerina, to jej mamo. Katutej i rasi ta tema, a rado budem. Te wszystkie ścieżki, o których mówię, też zogniskowały się w tych pracowniach, bo opowiedziałam do tej pory tylko o pracowni architektonicznej, ale też pracownia reportażu, bardzo ważna i istotna. Właśnie z tą książką otwartą. Czy zauważyłaś, nie wiem, w jakiś może specjalny sposób, jak on to przegląda? Nie wiem, czy ślini palce, czy nie ślini palce? Wszystko to jest strasznie takie, wiesz, ważne. To też jakoś takie jest trochę za łatwe. Może opisz, jak ona wygląda, że na przykład była blondynką, że miała, albo że na przykład, nie wiem, ma pięknie długie nogi.
Albo ma piękne włosy. No to jeśli widzisz, że jest piękny, to napisz, że ma piękne włosy. Albo, że ma to... I to jest jednym z pomysłów właśnie na to, żeby się tutaj zbliżyć bardziej do ludzi mieszkających tu. Poprzez fotografię się do nich zbliżamy. Kiedy robimy komuś zdjęcie, to się zbliżamy do człowieka. No i również pisząc o nim reportaż, robiąc z nim wywiad. Jest to sposób właśnie na to, żeby się tutaj zbliżyć do tych problemów i do ludzi. Tak. Guten Tag. Guten Tag. Ja, tak? Tak, dokładnie tak. Słuchajcie, a tego, my kiedyś trochę, jak tutaj byli Niemcy, to my trochę umieli. So, they knew a little bit. Ale teraz to, teraz nie, jak nasz Adam przyjechał, a on tam był daleko w Niemczech, to mówili, że to nie pasuje tam, ta nasza mowa, jakby so, tak nie mówili. Nauczymy ją trochę polskiego i następnym razem, jak przyjdzie, to będziesz rozmawiała po polsku. Ale jak dobrze, żeby umieć po niemiecku. Nie myślicie sobie. It would be great. Bardzo myślę, że największy problem to jest zawsze kontakt z bohaterem, kontakt tutaj z człowiekiem. Tutaj akurat jest to dość łatwe, dlatego że ludzie są bardzo otwarci, bardzo, bardzo chętni do rozmowy ze studentami. I z tym jakby nie ma problemu. Gorzej jest po prostu, żeby to jakoś później ubrać w słowo i zamknąć w jakąś taką spójną formę. No i właśnie nad tym próbujemy się jakoś pochylić. Uch ty, mada. Mada. Nie zasłaniała domku, a była tu pomiędzy tymi budynkami. To jest 5 cm w prawo, 10 cm w prawo z operacją. No wiesz, ja chciałem przede wszystkim wrócić z nimi do takiej tradycyjnej fotografii, tak zwanej analogowej, żeby poznali wszystko to, co czas cyfrowy im odebrał, czego już dzisiaj nie mają. To było naprawdę fajne, jak dla nich pojęcia takie absolutnie podstawowe, jak przesłona, wiesz, czas ekspozycji, ostrości, to było nowe, oni to chłonęli błyskawicznie. No ale przede wszystkim chodziło o to, jak widzieć człowieka w jego przestrzeni, w jego życiu, jak z nim się komunikować, jak tworzyć relacje, no i jak opowiadać przy pomocy obrazu fotograficznego to, co jest w człowieku najważniejsze. Próbujemy stworzyć elementy do ścieżki Jerzego Ficowskiego, która będzie biegła gdzieś w parku krasnogródzkim. I wymyśliliśmy, że będą to gliniane księgi, w których będą zawarte teksty poetyckie Jerzego Ficowskiego. Każda z osób wybrała sobie wiersz, dostała tom wierszy Ficowskiego, zebranych wierszy i wybrała sobie tekst. I ten tekst po zrobieniu formy, takiej rzeźbiarskiej formy, księgi z gliny, ten tekst w tej swojej księdze każda z tych osób biorących udział w warsztatach napisała. Taip ir bus. Paskui nebus. Vergybės pilna gerklė. Bet pasaulis išauga iš mūsų. Lyg švita didžiulė žinia. Ale to, co chyba zawsze w takich spotkaniach może być najistotniejsze, to jest właśnie to są relacje między młodymi, które się tutaj zawiązały. I myślę, że w tym sensie trakt, ścieżka, to jest również istotny element tego projektu, bo były to ścieżki wiodące do ludzi. To były ścieżki pomiędzy pokoleniami, to były ścieżki pomiędzy granicami